W bieżącym roku Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia obchodzi 15. rocznicę funkcjonowania. Z tego powodu zespół pracowników merytorycznych postanowił przygotować jakąś serię wydarzeń, które mogłyby to wydarzenie w sposób odpowiedni uświetnić. No niestety wszyscy mamy świadomość, że rok ten to rok bardzo przedziwny, kiedy świat walczy z niewidzialnym przeciwnikiem, który doprowadził do tego, że działanie takich instytucji, jak chociażby nasza, jest w sposób znaczący ograniczone. Nie przeszkodziło nam to całkowicie w tym, żeby rocznicę świętować. I jednym z pomysłów jest zrobienie wystawy, która byłaby taką wystawą jubileuszową, i przeniesienie jej za pośrednictwem elektroniki do sieci, w której publiczność, która nie może obejrzeć tej wystawy w sposób bezpośredni, tam będzie mogła do niej dotrzeć i ją obejrzeć. Dlaczego akurat wystawa pod tytułem Geometria I? Projekt dotyczący plenerów artystów, przeznaczonych dla artystów posługujących się językiem geometrii, zapadł w 2009 roku i był pomysłem przede wszystkim pani dr Bożeny Kowalskiej, która już wcześniej z elektrownią współpracowała, a w 2009 roku no jakby wspólnymi siłami elektrowni, no jakby osobowości pani Bożeny Kowalskiej oraz innych współpracowników postanowiliśmy taką inicjatywę firmowaną przez elektrownię zainicjować. Wcześniej podobne plenery pani Bożena Kowalska prowadziła w Chełmie Lubelskim, w Orońsku. Natomiast jakby trzecim etapem koncentrowania i budowania jakby twórczości artystów związanych ze sztuką geometryczną, no jakby został osadzony tutaj w Radomiu w elektrowni. Pierwszy plener odbył się w 2009 roku i później kolejne, w sumie było ich 10. Dorobkiem tych plenerów były dzieła sztuki, które artyści przekazywali w całości do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Na ich bazie powstała olbrzymia grupa, olbrzymi zespół dzieł, który jest jakby takim najmocniejszym chyba elementem zbiorów, które do tej pory w elektrowni zgromadziliśmy. Wspólnie postanowiliśmy wykorzystać tę grupę dzieł do wystawy jubileuszowej, bo uważaliśmy, że projekt związany przez tyle lat z elektrownią należy no jakby do najpoważniejszych i w związku z tym wypada go uhonorować. Tak powstała idea wystawy, której przede wszystkim patronuje autorka całego pomysłu, czyli pani dr Bożena Kowalska, która napisała scenariusz całego przedsięwzięcia. Ja jestem skromnym współpracownikiem, któremu jednak przypadła ważna rola aranżacji wybranych przez panią Kowalską dzieł. Elektrownia jest obiektem dużym, o przestrzeni wystawienniczej charakteryzującej się bardzo dużą otwartością. Są tutaj oczywiście sale, które mają charakter bardziej zamknięty, ale zwłaszcza na parterze dominuje przestrzeń otwarta, która w jakiś sposób no, nie ogranicza pomysłu kuratora, jeżeli chodzi o przedsięwzięcie wystawiennicze. I ja również, układając tę wystawę, chciałem przede wszystkim zaakcentować jej otwartość, różnorodność, wielowątkowość.
która ilustruje z pozoru, jak to się niektórym wydaje, zamknięty, hermetyczny i według niektórych wyczerpany język sztuki abstrakcji geometrycznej. Narracja, która swoimi korzeniami sięga naprawdę odległych lat, tak naprawdę no, w sposób, że tak powiem, stricte udokumentowany ma już przeszło 100 lat, prawda? Bo te sformalizowane początki abstrakcjonizmu geometrycznego sięgają na pierwsze lata XX wieku, środowiska Rosji rewolucyjnej, chyba z najbardziej charakterystycznym artystą, jakim był Kazimierz Malewicz, no, który Rosjaninem nie był, był Polakiem, ale z różnych powodów no, historia tak się poukładała, że dzisiaj to Rosja może chwalić się tym wybitnym artystą awangardowym. Z drugiej strony na zachodzie Piet Mondrian, środowiska związane wokół de Stijl, tam powstawały założenia takiego nurtu sztuki, który został określony zbiorczo abstrakcją geometryczną, choć w jego organizmie było mnóstwo jakichś drobniejszych bytów, które również w jakiś sposób określały swoją orientację ze względu na różne zagadnienia formalne, teoretyczne. Narracja ta przez lata kolejne miała różne znaczenie, bo z pierwotnego charakteru sztuki o charakterze awangardowym stawała się z latami nurtem czasami bardziej tradycyjnym, czasami nawet no, takim, który trącał tą przysłowiową myszką. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego artyści znajdują w języku prostych form geometrycznych no, pożywkę czy sposób na wyrażanie własnych myśli ujętych w szeroko pojętej sztuce. Abstrakcja geometryczna jest takim zjawiskiem w sztuce trudnym do opowiadania, bo ja mam takie wrażenie, że o tym, co w niej się dzieje, najlepiej świadczy no, dyskutowany obiekt. Kiedyś jakiś artysta użył takiego spostrzeżenia, że opowiadać o malarstwie to tak jak tańczyć o architekturze. Myślę, że to w bardzo ciekawy sposób przekłada się na problem, który stoi tutaj dzisiaj przede mną, czyli na problem opowiedzenia o konkretnych dziełach, o wybranych grupach dzieł, o tym, co mamy tutaj do zaproponowania. Oczywiście pamiętajmy o tym, że każdy plener związany z tym projektem był w elektrowni pokazywany, jakby prezentowany w postaci stworzonych, zebranych dzieł. I ktoś może powiedzieć, że no cóż, kolejny raz będzie okazja obejrzeć to samo. Myślę, że gdyby nawet tak było, to nie ma z tym żadnego problemu, chociażby z tego powodu, że dzieła sztuki są po to, żeby oglądać je latami, studiując je, odkrywać jakieś kolejne warstwy, które w tych pracach są ujęte. To tak jak z człowiekiem, dzieło sztuki każdego dnia ma prawo za każdym razem wyglądać inaczej. Więc powtórne kontakty z dziełami w salach wystawienniczych moim zdaniem nie są żadnym problemem, żadnym faux pas, a właśnie jakby umożliwieniem oglądającym je osób wrócenia do dzieł, które w końcu na co dzień przechowywane są w magazynach i nie tak często wydobywane na światło publiczne. Urozmaiceniem jakby tego projektu wystawienniczego jest możliwość pokazania
wybranych artystów w bardziej rozbudowanych zestawach, co owocuje no, jakby rozwiązaniem bardzo interesującym, bo dzięki temu możemy z jednej strony zobaczyć czasami, w jaki sposób sztuka danego artysty ewoluuje, a w innych wypadkach, jak bardzo różnorodne mogą być rozwiązania, które powstają w obrębie tak bardzo wąskiego, hermetycznego języka. Wreszcie, spacerując wśród wyeksponowanych obrazów i obiektów przestrzennych, publiczność może również zorientować się, jak bardzo różne rozwiązania w ramach tego jednego prostego języka są obecne. No, chciałbym również zaakcentować, zwrócić na to uwagę, fakt, że w zbiorze, który jest prezentowany, oczywiście są dzieła odwołujące się do korzeni tej awangardowej sztuki geometrycznej z początku lat ubiegłego stulecia i z lat kolejnych, ale bardzo wielu artystów na bazie tamtych doświadczeń sięga do różnych innych narracji historycznych, bo na tej wystawie z łatwością odnajdą Państwo dzieła, które łączą języki abstrakcji geometrycznej, na przykład z językiem optical artu, sztuki konceptualnej czy sztuki minimalistycznej. Więc myślę, że dla tych powodów, które już wymieniłem, na pewno warto obejrzeć film, a być może przyjdzie taki czas, że będzie można osobiście odwiedzić elektrownię i zobaczyć tę wystawę no, na własne oczy. Wystawie towarzyszy wydawnictwo, które jest takim pełnym dokumentem wszystkich dzieł, które zostały przekazane w ramach 10 plenerów przeznaczonych dla artystów posługujących się językiem geometrii dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Książka została skonstruowana w ten sposób, że każdy artysta ma tutaj oczywiście miejsce na reprodukcję. Przybliżamy również jego postać dzięki zdjęciu portretowemu. I bardzo ważnym elementem tej publikacji jest to, że zawieramy w niej pełny spis wszystkich dzieł. Dzięki temu inni kuratorzy bądź osoby, które będą zainteresowane prezentowaniem sztuki geometrycznej, będą mieli, że tak powiem, pełną ściągawkę. Wstęp do tej publikacji napisał zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, pan Zbigniew Belowski. Ta publikacja jest drugim tomem takiej serii, którą postanowiliśmy poprzez kolejne lata kontynuować, i jej zadaniem jest promocja radomskiej kolekcji sztuki współczesnej. Tym razem postanowiliśmy, że zeszyt drugi opowie o międzynarodowej kolekcji sztuki spod znaku geometrii imienia dr Bożeny Kowalskiej. Plenery przeznaczone dla artystów posługujących się językiem geometrii miały charakter plenerów międzynarodowych. Na tej wystawie mamy pracę przedstawicieli niemalże wszystkich krajów europejskich, także takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Japonia. I jest projektem ponadpokoleniowym, bo wśród artystów, których dzieła możemy tutaj oglądać, są twórcy, którzy rodzili się na przełomie lat 20. i 30. XX stulecia, a także artyści, którzy urodzili się w latach 80. XX wieku. Dzielą więc ich czasami, jeżeli nie jedno, to dwa pokolenia. To jakby kolejny przykład dowodzący i jakby stwarzający podstawę
do różnorodności prezentowanych dzieł i przedstawianych tendencji. Znajdujemy się w sali, w której zebrane są dzieła wielu nestorów jakby tej tendencji w latach, kiedy trwał plener prowadzony przez elektrownię. Przed nami dzieła Jerzego Kałuckiego, tutaj z tyłu mamy dwie prace Mieczysława Wiśniewskiego, które jakby, można powiedzieć, otwierają czy wprowadzają nas do sali wystawienniczej. Obok swoje trzy kompozycje prezentuje Tadeusz Gustaw Wiktor. Mamy do czynienia z dwoma obrazami i z trzecią kompozycją, taką przestrzenną, która tutaj dodatkowo do tych estetycznych, prostych rozwiązań bliskich sztuce geometrycznej wprowadza jeszcze element iluzji, który dla wielu twórców, zarówno w tej przestrzeni, jak i kolejnych, które będziemy oglądali, jest zagadnieniem właśnie takim ciekawym, wprowadzającym do rozwiązań geometrycznych jakieś właśnie ożywienie czy aktualizacje. Na tej ścianie, którą osobiście jakby bardzo lubię w tej przestrzeni, cztery obrazy Jerzego Kałuckiego. Artysta częściej brał udział w plenerach. No niestety ich atrakcyjność spowodowała, że kolekcjonerzy, którzy wspierali finansowo całe założenie, jakby mieli w umowie możliwość zabrania jednego dzieła z konkretnego pleneru i po Jerzego Kałuckiego chętnie wyciągali ręce. Obok artyści spoza Polski, no bo tutaj oczywiście już raz powiedziałem, podkreślam, że projekt miał charakter międzynarodowy. Mamy tutaj do czynienia z obrazami Jean Pierwiota i Juliana Gilla, artystów spoza Polski, którzy w bardzo ciekawy sposób wkomponowują się w jakby tutaj podane propozycje, a z drugiej strony jakby dodają jakieś wątki indywidualne. Chociaż wydaje mi się, że język abstrakcji geometrycznej generalnie rzecz biorąc jest ponad granicami, ponad jakimiś stylizacjami lokalnymi. To język bardzo otwarty i uniwersalny i chyba to charakteryzuje również tę wystawę. Obok Janusz Orbitowski i obrazy Andrzeja Gieragi. Układając wystawę, myślałem również o tym, że aby zaakcentować jakby jedność tej wspólnoty geometrycznej, niektóre zestawy porozbijałem i poprzenosiłem do innych przestrzeni. Dzięki temu jakby ta spójność jest zaakcentowana i wydaje się jakby taka bardziej jaśniejsza, logiczna. W sztuce geometrycznej u artystów, którzy posługują się jej językiem, można natrafić również na takie rozwiązania, jak chociażby tutaj jednego z nestorów, Kazimierza Głaza, w którego twórczości bezpośrednie nawiązanie do figuracji, w tym wypadku mamy do czynienia ze scenami ukrzyżowania, jakby nie wykluczają te wątki jego obecności wśród artystów bardziej, że tak powiem, ortodoksyjnych. Poprzez syntezę i uproszczenie formy wizja ukrzyżowania sprowadza się w jego obrazie do takiego tylko i wyłącznie zaznaczenia faktu, który jest jakby tytułowym zagadnieniem dla dzieła sztuki.
nad tą salą, czy tej sali, patronuje dzieło Edwarda Steinberga, artysty, który według kuratorki projektu jest takim patronem dla jakby całego cyklu tych wydarzeń. Edward Steinberg postrzegany jest przez Bożenę Kowalską jako następca talentu twórczości Kazimierza Malewicza. Kolejną przestrzeń, czy jakby kolejny taki aneks tej wystawy, otwierają obrazy Andrzeja Gieragi. Ilustrują w jakiś sposób tę tendencję, o której przed chwilą wspominałem w sali poprzedniej. Wyprowadzają nas z zagadnieniem do kolejnej przestrzeni, jakby otwierając ją dla innych artystów, dla ich dzieł. Bardzo oszczędne w swoim wyrazie, ale świetne w tym takim agresywnym, kolorystycznym wydaniu, mocne, optyczne dzieła, no, które jakby pokazują, czym artysta na tym etapie swojej działalności się zajmował. Obok prace Gerharda Hottera, inne w swoim wyrazie, inne w swoim przekazie, ale też z pewnymi jakby punktami wspólnymi, co najlepiej ilustruje fakt, że ta sztuka w całej swojej ascezie czy oszczędności środków wyrazu ma jednak masę różnorodnych rozwiązań. Obok Gerhard Birkhofer, który tutaj z wykorzystaniem środków geometrycznych buduje iluzję przestrzeni, pokazując dzięki gradacji koloru i jakby wstawianiu tych elementów sugerujących cień, przestrzeń w obrazie. Tu z kolei kompozycje Jana Pamuły, artysty, który do swoich obrazów niewątpliwie geometrycznych wprzęga no, wynalazki elektroniki, jakim jest, nie wiem, monitor telewizora czy komputera, z tym jakby podkreśleniem jakiejś piksualizacji. Julien Gilles ze swoimi kompozycjami. I dalej swobodnie przechodząc do kolejnej przestrzeni napotykamy kolejne propozycje. W tym wypadku bardzo ciekawą propozycją jest zestaw prac Ryszarda Gieryszewskiego, które w swoim przekazie jakby przekraczają również tylko i wyłącznie surowe podstawy sztuki geometrycznej z początku ubiegłego stulecia. W tych obrazach jest miejsce na anegdotę, na poetykę, ale także oczywiście jest też ten geometryczny porządek, no i próby również jakiejś takiej optycznej zabawy, bo takie miejsca w tych obrazach są obecne. Kompozycją Gieryszewskiego towarzyszą obrazy Anny Trochim. Tak jak w poprzednio omawianej sytuacji dotyczącej dzieł Andrzeja Gieragi, prace Anny Trochim i Ryszarda Gieryszewskiego występują też w tej części, jakby rozbijając zestawy i otwierając się na inne grupy artystów, którym w końcu towarzyszą. W kolejnej sali oglądamy zestawienie dzieł trojga artystów.
Mamy tu do czynienia z pięknym zestawem prac Doroty Grinczel, która należy do tego grona, które regularnie brało udział w plenerach radziejowickich. Razem z nią połączenie twórczości Eugenii Gorczakowej i Sławomira Marca. Tutaj może chciałbym zatrzymać się przy obrazach Grinczel i Marca, bo one również pokazują tę twórczość szeroko pojętej geometrii, także od strony takiej fakturalnej struktury. Na ogół mamy do czynienia z obrazami o gładkim licu, natomiast tutaj zarówno Grinczel, jak i Marzec z faktury również stworzyli formę wyrazu, element języka, który wykorzystują w realizacji swojej plastycznej wizji. Dotychczas mieliśmy do czynienia z dziełami, które przede wszystkim jakby komunikują się z nami poprzez wartości estetyczne. Sztuka abstrakcji geometrycznej starała się zawsze wymykać i uciekać rzeczywistości, skupiała się na wartościach głównie takich leżących u podstaw tworzenia kompozycji dzieła, na problemach formalnych, ale jakby z rozwojem lat i z tymi poszukiwaniami i rozwiązaniami, które były do sztuki geometrycznej wprowadzane nie tyle może dla jej ożywienia, ale dla realizacji jakichś innych idei. W tej sali kolejnej mamy przykłady obrazów czy dzieł, które wprowadzają tę narrację na przykład do świata statystyki. I tego typu artystą, który połączył język geometryczny, ale oparł go między innymi na zagadnieniach statystycznych, jest Wiesław Łuczaj. Mamy tutaj kilka jego dzieł, które w sposób bezpośredni nawiązują do problematyki, o której mówię. Odbiorcy czy twórcy troszkę już dojrzalszego pokolenia doskonale pamiętają takie wydawnictwa jak Roczniki Statystyczne, którymi zasypywany był nasz kraj w latach już dosyć odległych. I tam na tego typu rozwiązania można było się natknąć. Łuczaj w bardzo ciekawy sposób, też w pewnym sensie chyba z takim przymrużeniem oka, nawiązał do tego zjawiska. On zresztą w różnych swoich kompozycjach wykorzystuje język geometryczny, żeby za jego pośrednictwem ilustrować różne wydarzenia z życia własnego, osób bliskich, czy jakby wydarzeń w ujęciu bardziej szerokim, globalnym. Ostatecznie wychodzą z tego również realizacje atrakcyjne od strony czysto wizualnej. Ciekawą twórczością w obrębie omawianego języka z pewnością jest działalność Leszka Oprzątka. Mamy tutaj do czynienia z prostymi formami, które łączą go z tą szeroko pojmowaną sztuką abstrakcji geometrycznej, ale lightboxy, które towarzyszą tym dziełom, wprowadzają jeszcze jakby dodatkowy wątek narracyjny. Nagle okazuje się, że poprzez tę sztukę artysta bada rzeczywistość. Dzięki wynalazkom technicznym bada wewnętrzne życie obiektów, które buduje, które
również przedstawia nam do naszej obserwacji, ale co się okazuje, to co w nich tajemniczego kryje się w ich wnętrzu, a to wnętrze poznać możemy za pośrednictwem właśnie wynalazków lamp rentgenowskich. Obok namiastka innego artysty, który język geometrii wplótł w absolut, w nieskończoność, co zresztą wydaje się rozwiązaniem bardzo adekwatnym, bardzo mądrym, bo sztuka geometrii i jej świat są tak nieokiełznane i tak nieograniczone jak nieskończoność, co znalazło miejsce w kompozycji Ryszarda Ługowskiego. Większą ilość jego obiektów możemy obejrzeć w piecu. Piec jest specyficzną galerią Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Od samego początku postrzegany był jako galeria małych form, drobnych dzieł sztuki, ale od czasu do czasu pokazujemy tutaj, można powiedzieć, tradycyjne dzieła i tym razem pokazujemy tutaj zespół prac Ryszarda Ługowskiego. Na każdym z poziomów można obejrzeć kilka jego kompozycji, które w ramach poplenerowych darowizn przekazał do centrum. Do kolejnej przestrzeni wprowadzają nas grafiki Jerzego Trelińskiego. W środku jakby idea, która przyświecała jego pracom, jest jeszcze nawet bardziej rozwinięta. Mamy tutaj zestawy dzieł Istvána Hasa, artysty węgierskiego, Nikola Dmitrowa. Kolejne prace, tutaj kompozycje Wery Rom, czyli w tej sali nie da się ukryć, że dominuje grupa artystów zagranicznych, ale mamy też świetnego artystę młodego pokolenia, no może już nie takiego najmłodszego, ale na pewno jakby w konfrontacji z artystami prezentującymi się w ramach plenerów. Michał Misiak należy do tej grupy artystów młodszych. Nie zwróciłem na to uwagi, ale myślę, że jest to też pewien ważny aspekt całego przedsięwzięcia. W tej wystawie biorą udział artyści z niemalże dwóch pokoleń, czy nawet trzech pokoleń. Co też pokazuje, w jaki sposób pewne wspólne rozwiązania formalne przez artystów różnych grup wiekowych są wykorzystywane. Obok Michała Misiaka prace Helmuta Brucha. To austriacki artysta, który do swoich kompozycji geometrycznych wprowadza nowe jakby rozwiązania technologiczne. Mieliśmy tutaj na wystawie już do czynienia z pewnymi kontekstami nowoczesności. Myślę tutaj chociażby o pracach Jana Pamuły, który sięga do problemów ze świata elektroniki, pikselizacji. Natomiast tutaj mamy artystę, który wykorzystuje nowoczesny materiał, myślę tutaj o szkle akrylowym, który jest podobraziem dla
jego kompozycji, można powiedzieć, rysunkowych. Obok obrazy Pawła Mostowskiego, tu mamy dokładnie przykład jeszcze takiego ciekawego wątku w sztuce, w obszarze, której się dzisiaj poruszamy. Paweł Mostowski z wykształcenia jest matematykiem. No, w przypadku abstrakcji geometrycznej na pewno jest to doświadczenie bardzo ważne. Do nowych rozwiązań technologicznych nawiązuje także Martin Voswinkel, bo nie wiem, na ile odda to oko kamery, ale mamy do czynienia z kompozycjami, których, że tak powiem, podobrazie przykryte jest perforowaną siatką z tworzywa sztucznego, i co daje pewien efekt przestrzeni, ale też efekt iluzji i pewnych takich, no, tutaj zawirowań kolorystyczno-optycznych. Z nowych materiałów również korzysta Józef Lischinger. Te geometryczne kompozycje reprezentujące się bardzo nasyconym i kontrastowym kolorem również możliwe były do zrealizowania dzięki nowoczesnym technologiom. W pracach, które proponujemy w tej sali, dominują takie rozwiązania, dla których bardzo ważnym czynnikiem jest iluzja przestrzeni. Czy w kompozycji Benedeka Barny, czy w pracach Mateusza Dąbrowskiego, które mamy w tym miejscu i tam na ścianie, czy w kompozycjach Karoliny Hałatek, a już chyba najpiękniej w pracach Tamary Berdowskiej, to zjawisko przestrzenności pokazywanej w sposób plastyczny, ale i też dosłownie, spełnia się w sposób bardzo ciekawy. Obok obrazy Dariusza Mlonckiego i Karoliny Jaklewicz. I przechodzimy do kolejnej przestrzeni. Tkanina reprezentująca Tomasza Sociłowskiego, prace Mieczysława Knuta, w których abstrakcyjnej formie artysta odnosi się do problematyki duchowości, co zresztą w sztuce abstrakcji geometrycznej jest zjawiskiem bardzo częstym i popularnym. Nawiązująca do tych doświadczeń związanych z problematyką iluzji kompozycja Mitsuko Mori. Jeszcze raz Mateusz Dąbrowski, artysta, który razem z paniami Joanną Springer i Olgą Ząbroń należą do takiej grupy młodszych twórców, których obecność bardzo mocno zaznaczyła się w tym projekcie. Obiekty Grzegorza Sztabińskiego,
prace rysunkowe Sławomira Brzoski i jakby podobny sposób myślenia zamknięty w formie przestrzennej. Kompozycje Reinharda Roya i Michała Leszczyńskiego zamykają tę sekwencję, ale nie zamykają jeszcze wystawy. Zbliżamy się do finału tej wystawy. Ostatni aneks. Zaczynają tutaj pracę artystów, którzy również w jakiś sposób łączą język abstrakcji geometrycznej z pomysłami twórców minimalistycznych i konceptualnych. I prace Gerharda Frommela, Krzysztofa Klimka, czy tutaj Daniela Cybulskiego, którego jeszcze jeden obraz mamy w prezentacji, myślę, że bardzo dobrze tę teorię ilustrują. Obok prace Apoloniusza Węgłowskiego i znów jakby nawiązujące do języków przenikania się, języków geometrii i optical artu, prace Andrzeja Olejniczaka i jeszcze jedna kompozycja Karoliny Hałatek. Nasze zwiedzanie dobiega końca, ale oczywiście to, co tutaj dzisiaj obejrzeliśmy i to, co powiedziałem, to jest tylko wyrywek rzeczywistości, która nas otacza. Na wystawie pokazujemy ponad 200 obiektów dzieł sztuki. W wystawie bierze udział ponad 60 twórców. Myślę, że jest to taka propozycja wystawiennicza, która zarówno osobom wprawionym w kontakty ze sztuką współczesną, jak i tym, którzy stawiają w tych kontaktach pierwsze kroki, przyniesie dużo zabawy, dużo satysfakcji, na pewno wiedzy i świadomości tej, która mówi o tym, że świat sztuki nowoczesnej, sztuki w ogóle, związany jest z naszym światem codziennym, zarówno tym, który widzimy, jak i tym, który tylko i wyłącznie przeżywamy.